Witajcie wszyscy w ten piękny piąteczek. W ogóle zobaczcie, co tutaj jest. Kto tutaj stoi? Mała dzisiaj po raz pierwszy na noc była wpuszczona do Florka, gdzie sobie spędziła noc z nim. Nie? I było ogólnie bardzo grzeczne, naprawdę. Nie, dostała jedzonko i w ogóle jakoś tak nie myślała o mamusi. Ale no, ogólnie na wybieg dzisiaj ich puszczę razem normalnie, ale chciałam zobaczyć w ogóle, jak zareagują bez siebie, ale jak widać, że w dwójkę, no to w ogóle bardzo grzecznie się zachowywał. Ale no, dobra, dzisiaj dzionek zaczynamy od jeździe na Kremonie i ogólnie taki spa trzeba jej zrobić trochę, wyczyścić ją, bo patrzcie, jak ona wygląda. Wyglądała mi ten różowy kantarek, jest bardzo ładnie na niej wygląda, taki jasny, taki pudrowy. Bardzo mi się podoba. Normalnie chyba już mój ulubiony kolor na nią. Ale no dobra, to co? Wyciągamy ją z boksu. A tu ogólnie Nadal TV stoi. Ale to chyba jest dla niego najlepszy boks. Po prostu musimy trochę tutaj... Arena. Oj, chodź. Wiaderko tutaj leży jeszcze. Chodź, idziemy. Tak, o, to jest paszu twoje. Nie, chodź. Idziemy. Idzie brudasek. Patrz, Zuzia, pudrowy to to jej kolor, nie? Co? Pudrowy to jej kolor. No, ale mówię. No, ale zaś pudrowym, takim jasnoróżowym, ona wygląda najładniej. Przecudownie. Jest bardzo czysta, co? No to co? To ja ją przywiązuję. Ja ją przywiążę sobie tutaj, żeby tu było jaśniutko. I wyczyścimy ją, pójdziemy na plac. No się przywiązać. O, ja to tak wiążę. O, patrzcie ją w całej okazałości. Złociaka. Oczywiście złociaka od kupy. O, Tośka! Tośka zarża, usłyszała małą. No dobra, to co? No. To co, Zuzia? No tak, ale wtedy będziesz nagrywać, czy coś? To weźmiemy sobie magic brasa. No, a czemu nie? No dobra, nudy trochę. A czemu nudy? Ogólnie jest zimno trochę. Chcesz kurtkę? Bo ja nie założyłam. Nie, ja sobie tutaj zamknę. Ja się zaraz rozgrzeję, nie? No chyba się założę na ten, żeby czyścić, bo to jest... Zobaczymy, czy ma futro takie jak Bailey. Że łatwo schodzące. O, chyba nie. Macham sobie na cieniu. Ale ona jest mięciutka. I złota, w ogóle ona się tak świeci złotem. Widzieliście jej oczka w słońcu? Piękne. No, od niej razi, aż muszę okulary założyć. No, razi bardzo. W ogóle jaki ma małe pyty. To chyba będzie jedna wielka plama z niej. Dyzio taki zrelaksowany. Ej, sesja z nią i Dyziem. To było takie ładne. Ona jest Izabelowata surogata. O, też fajna maść. To chyba będzie trzeba je obciąć. Pypki. Nie, to są takie andaluzyjskie szczoty. Dzikie. O, ale nawet zabrudziła sobie palenie. Ej, ale no, z tej perspektywy super się ten prezentuje. No, o, patrzcie, jaka jest wielka, wysoka. Tylko pominął ma jakieś 1,80 m. Co ty gadasz? Syplenisz tam? Co? Mówię? Że jest wysoka z tej perspektywy. O. Nie jest taka niska, no patrzcie, do mnie. Nie jest jakoś taka, o. No właśnie, wygląda jakby była takim kucykiem. Nie, ona jest taka ok wzrostu. Jest ładna. Taka akurat dla mnie, dla Pauliny, dla Łukasza już nie bardzo. Bo Łukasz to... Ej, ale... Kurczę, jak ona jest brudna! Jest też takim świntuchem. Też Zuzia widziała, miała tyle pościelony i znowu się uwaliła, nie? To prawda, jest widziałam. Jest gorsza niż Dakota. No nie wiesz tego, może... Może co chcę na początku się tak pokazać, z takiej super strony. Tak. Z takiego strony czyścioszka, tak? Ale nie jest gadułą, co? Tak się nie odzywa jakoś specjalnie. Ale ma fajny, donośny taki głos. Tak? Ale im fajnie słońce grzeje w nogi. O jak, jest jeszcze gorzej. Ja? Ale masz gruby ogon. No. Ale spłonęła strasznie.
Weź wyprostuj to. Co to jest? Halo? Nogę złamałaś? Tu jest fajna czysta. Mogę przestać nagrywać i tak pokazać, że to jest przed i potem włączyć po? Okej, okay, to patrzcie. To jest przed. Nic się nie zmieni po. O, wspaniały efekt po. Pięknie, idealnie wyczyszczone. Śladu nie ma. Paulina się postarała. A teraz czyści kopyta. Ale się postarałam, ona jest tak ukupkana, ale rośnie sami przed chwilą grzyna. Że ktoś jutro będzie miał sesję z nią, to chyba musi przyjść 2 godziny wcześniej, żeby ją wymyć troszeczkę. Jakie małe kopyta! Ale pypki! To są normalnie kopyta araba jakiegoś, nie? O ja, na serio. Czyli Lucia niedługo będzie miała większe. No dobra, z tym miała. Platfus? No trochę taki. Jak where? No, dosłownie. Ładnie daje, leciutko. No takie małe pytki. Bardzo małe. Nie wiem, czy Paulina mówiła, ale będziemy musiały jej jeszcze dopasować o głowie. Ty. Dobra. No dobra, to co? Ogólnie, ale ona będzie różowym wyglądała ładnie, co? Tak, ale na wysokim pudrowym różowym. Takim jak jej oczy są, widzisz? No. No dobra, no to co, na chwilę możesz przerwać, idziemy ogarnąć jej sprzęt, jaki zakładamy. Ok. No dobra, tak, ubieramy jej oczywiście różowy czapraczek, który jest tak samo brudny jak ona. Podkładka grubiutka. Ej, muszę jej jeszcze popręg kupić też dzisiaj. To też jej ten twardy. Jutro. Jutro, no. Też jej kupię z futrem. Ogólnie mega polecam te popręgi z futrem, one są tanie. Z jakiej to są firmy? Nie wiem. No name? No nie wiem. Ale jest, kurczę, tak mega, no na rajdy to idealny popręg, nie? Jak my mamy. O, nie ścięgną paski, to tylko jest już. Jak ja nie lubię tutaj warkoczyków, w ogóle włosów. Pokaż się mała. Trzeba gdzieś zrobić tą. Co tam się dzieje? Wiadro mają w boku. Z rybaki? No. Ale coś zaczynałeś mówić, że trzeba coś zrobić. Jakieś miejsce w ogóle na ten. Na 2 uwiązy do wiązania, żeby koń po środku stał. No. Bo na 2 uwiązach się wszystko lepiej dać ogarnąć, bo się koń nie wierci w ogóle. To nie jest takie, wiesz. To jest takie ciekawskie jajo. Ale ładnie jest w tym różowym, nie? No. Naprawdę. Różowy to jest normalnie taki księżniczkowy kolor. O, tak tutaj wygląda ładnie. Nie? Dobra, no, i teraz ładnie. Najgorszy będzie przymiarka o głowie. Zobaczymy, dam jej to. O głowie. Zobaczymy, na pewno policzkowe trzeba wydłużyć już. No wszystko w ogóle. No najpierw jej przymierzę tak o. W ogóle, czy to będzie dobre, zobaczymy. Biorę i takie delikatne nędzidło. O ja, to jest na nią luźne, patrz. Serio? Myślałam, że będzie musiała mieć jeszcze skrócone. No ja też. Ale ona tu ma... gwiazda ma większy łeb od niej. No właśnie, ale ona ma pipi ząbki malutkie.
Poczekaj, aż dziwne. Mi się wydawało właśnie, że gwiazda ma mega malutki łeb. Pokaż się. Hello, Welcomita. Pa, Welcomita. Czekaj, muszę to wziątać, bo tu się zaczepiło. To jest za luźny na nim, ja muszę jej wziąć candy. Candy mam takie małe łeb jak ona. To nie. To trzymaj, ja pójdę po candy. No to wyłączę mi. O, księżniczka już ma dopasowaną głowę. O, patrzcie, jakie piękne od Candy pożyczyła. Dlatego nie ściągnęłam wytoku. To co, trzymasz Zusia, ty? Już. Mamy, lecimy na ten, na plac. Mały wypłoszek. Zobaczymy, jak się zachowuje. To czekaj, bo ja tu muszę zamykać. No dobra, ja tam. A, to zatrzymam. Pamiętam, zażartowała, że to okay, taka... Okej, ogólnie już na starcie powiem wam, że to chyba nie jest takie spokojne, bo trzy razy mi się spłoszyłam w drodze tutaj. Tak, z czterech w górę wyskoczyła. Zamkniesz Zuzia, a ja wezmę ją na ląd. Tak, pamiętam, zażartowała, że to jest młoda Well. Bo Well kiedyś właśnie miała takie coś, że też się wszystkiego płoszyła bez powodu. To może ty chcesz sobie wziąć kamerę do środka? W końcu po godzinie prób nałożyłam sobie tą kamerę na kask. Ona w ogóle nie za bardzo ogarnia, jak się konia lążuje. W sensie, jak koń powinien chodzić na ląży. Myślałam, że będzie ogarniać, ale jest taka no... Dalej idź, dalej! Nie będziesz robić, nie! Nie robimy kupy, nie! Nie, koń nie może robić kupy jak stoi, no! To jest bebe. Raz mi Tośka tak zrobiła na zawodach szybkowych, na jakimś tam Hubertusie czy coś, jakieś towarzyskie zawody były. Jedziemy pół parkuru, a ta hop zatrzymała się, zrobiła kupę, a tu łydka nic! Zrobiła kupę i dopiero mogła ruszyć dalej, to jest... A. Ja sobie powiedziałam sobie, nie, koniec z tym. Koń nie może robić kupy jak staje. Ale no dobra, może już trochę się ogarnęła, uspokoiła. Emocje i ciśnienie zeszło, to może już będzie ogarniać, jak się fajnie to ląży. A póki co mieli pyskiem. To w sumie normalne u młodych koni. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać się na chwilę kusa. No jak będzie git, to wsiądę tam. Może też w innym miejscu po prostu jest zestresowana. Ale no. Zobaczymy. Dobra, prrt, prrt, prrt. Ej, dobra, to kuma. Co udarła? Zetna dziewczyna. Zetna dziewczynka jesteś tam. Przebierzemy ją na drugą stronę. Hop, tu. Ląża to już w ogóle, oj, ta ląża to już w ogóle ma swój żywot. To jest tak naprawdę moja pierwsza ląża, więc przeżyła swoje w życiu. Tu zapinamy i przez główkę, żeby jej nie ciągnąć. Ja naprawdę nie lubię lążować bez kantara. Koń. Idź tu. Dobry koń. Ale z tej strony jest brudna! O, ja nie wierzę normalnie. Dziewczyno, ty jesteś bardzo brudna. I to bardzo, bardzo. Idziemy. Energicznie naprzód. Ale ten obręcz też ma uwalony. Tam idziesz.
Lejemy. Dobra, to co się występuje na razie wyłączę. Okej, okay, ogólnie podpiłam jej już popręg, także zaczynamy kłusować. Muszę sobie rąż ogarnąć. Dawaj. Kłus! No ja ci mówię, wiesz, jakie to jest dziwne, takie niewygodne trochę. Coś takie bardzo specyficzne, to trzeba się nauczyć. Ja to w ogóle na początku no nie mogłam tego ogarnąć, jej kusa. Nie wiem, jeździliście kiedyś na Andaluzach? Dla mnie to jest w ogóle takie pierwsze takie spotkanie w sumie z Andaluzem. Tak? Włączoną chyba. Włączyłem? Włączyłam. No ale póki co ładnie idzie. Idź. Nie jest źle. Naprawdę. Ona jest taka nitro, ale to dobrze. Koń. Ja wolę, jak koń idzie energicznie, żwawo, z ruchem do przodu, podstawia ten zad, a nie tak się włóczy. Taki dobry konik, super. Brawo, tak. Stęp. Stęp. Tak, i do przodu stępem. Tak, brawo dziewczyna. Brawo. No to co, ja sobie z 5 minut pokłusuję i wsiadam. Na razie też przerwę. Okej, okay, lążowałam już ją z 15 minut max i wsiadam. No co ja mam robić? Miał być filmik ze wsiadania, no to będzie filmik ze wsiadania. Nie wiem, czy mi nie będzie w samej bluzie, ale pewnie nie. Chyba nie. Nie miałam powinien. Ci warkoczyka zrobić. Myślałam, że rozplątać. A z przodu? No z przodu, no. Boże, jej to pod naczółek. Nie. No dobra, to co? Wsiadamy. Jakby co to masz mi trzymać, nie wiem, czy coś będzie robić, czy nie. Dobra, trzymam. Moja. I uwaga, siedzę na Andaluzie. Po raz drugi w życiu. No, dosłownie. Tak, jak odłożę tylko tą lączę. Ja to leciałam na Candy i teraz mi tak dziwnie na niej. Ty chcesz... No, zupełnie, nawet wstęp jest zupełnie inny, na serio, no. Jak będzie ktoś chciał spróbować jazdy, to zapraszam do nas na takim koniu, bo to jest mega dziwne. No już wstęp jest normalnie, czuję się tego suknię założyć i co je. No jakby była jeszcze masywniejsza, to fajnie to by wyglądało. Ale uszy ma okrągłe. Ten ma takie marwariowe. A czemu ją z Candy tylko porównujesz? No bo ostatnio tylko na Candy jeżdżę. Mam tak łazić z tobą? Czy mogę wyłączyć? Nie no, nagrywaj na razie. Wszystko? No na razie. Póki okay. Bateria jeszcze jest. A to się nie ja sobie z dwa kółka zrobię wstępem, żeby się przyzwyczaić. No dobra, to wiecie co? To ja sobie chwilę postępuję, żeby się przyzwyczaić do jej ruchu i jak będę kłusować, to Zuzia nagra. O. Bye. Czekaj, jestem trochę za daleko. O. Możesz coś mówić. Co ja mogę powiedzieć? Wstępuję już dwa kółka i boi się tutaj narożnika. Okej, okay, to może kus. Ale czuję się na niej bardzo, bardzo, bardzo specyficznie. Bardzo, naprawdę bardzo. Jest inna, po prostu jest inna. No, nie obcieraj się o płot. Kurczę. Nie, nie na płot. Dobra, spróbujemy zakrzyżować. Uwaga.
ona jest bardzo na głos czuła. Powiem tak, jest twardsza na pyszczku dużo niż kep. Tak? I ogólnie wiewióra też jest taka miękka. Jest ogólnie twarda na pysku, po prostu jest twarda na pysku. Taka jest no... No nie wiem, no twarda. Może to też kwestia, nie wiem, ale... No nie. Serio, ale ładnie siedzisz. Muszę się z nią zgrać, ale i tak jest wygodne. Ja lubię jeździć na nowym koniu, bo to jest w ogóle takie zupełnie co innego. Takie... Nie wiadomo czego się spodziewać. Czyli jak przestajesz jej dawać sygnał, to ona już próbuje... No, dosłownie. Po prostu koniem do kół. Zabawny ten kus. Ale twój typ konia, czy nie bardzo? Średnio. Powiem ci naprawdę, że średnio. Jest fajna, ale nie mam w niej takiego... Taki... Nie mam w niej takiej iskierki. No, ja rozumiem. Która by we mnie tak rozkochała się od samego początku. Bo taka Skelly to była dosłownie taka miłość od pierwszego wejrzenia, nie? Bo samo z Stevie'em jak się urodził. Chcesz sobie wsiąść na nią? No pogalopuj jeszcze, to sobie wsiądę wtedy. No możesz, bądź ja sobie pokutuję. Dobra. Zrobię grę roz. Pierwsze podejście do galopu, moi mili. No, dodany kus ma ładny. Czekaj. Próbuję tam. Okej. Jakie śmieszne. Ja mam, jakie to jest wygodne. Ona jest ogólnie, z tego co zauważyłyśmy, bardziej do pchania. Cały czas trzeba ją na łydce pilnować. Raczej by szła wolniejszym chodem chętniej niż do przodu. Fajnie idzie. Ale jest to pchanie. Ciężko utrzymać, co? Widać. Spróbuję na drugą stronę. Dzisiaj bardziej taka zapoznawcza jazda w ogóle jak ona chodzi. Bo na jeździe próbna mi to jeździła tylko chwilę. Ale już dawno nie jeździłam w ogóle na koniu, którego trzeba tak pchać. Jak tam oduczanie się cmokania?
Zrobisz pełną prostą następną? Co? Pełną prostą zrobisz następną? Już mnie normalnie bolą mięśnie. Tu od dodawania łydek. Ale patrz, jak będziesz jeździła na przykład na niej i na Candy, to będziesz sobie wyrabiała zupełnie inne mięśnie na dwóch koniach, bo to jest zupełnie inny typ jazdy. Jest fajna, ale jest po prostu... To jest nawet koń dla takich początkujących osób. W sensie nie, że początkujących, takich, które potrafią jeździć na koniach do pchania. Znowu moje chusteczki spadły. No. Ale nie no, ogólnie jest bardzo przyjemna. Jest takim typowym po prostu takim tuptusiem, dosłownie jest takim tuptusiem. Taka... Fajna chyba zsiada. Taka kochana dla człowieka. Taka słodka. Chodź, jeszcze raz spróbuję sobie zagrać. A teraz znowu na tą górkę, bo ta chyba jest jego. Tam ładnie galopowa, nie? No. To spróbuj całą prostą zrobić. Tak. Tyłami? Tak. Mówiłam, że się boi tamtego narożnika. Już bunty. Ciekawe, czy nagrywam? Nagrywam. Ogólnie na skręcenie to fajnie nada się trend. To co? No wsiadam. Zmianki. Dobra. Pa. No i dobra, Zuzia też sobie tutaj pojeździła. Ogólnie spoko, też nawet sobie pogalopowała na niej. To tak. Jej plusy, że jest bardzo ogólnie taka, no taka przyjazna, miła. Też skrętna, na pryto w ogóle i na zatrzymanie to reaguje w 100%, że serio lepiej ją zatrzymać niż ruszyć. A minusy są takie, że jest mega do pchania. Naprawdę jest do pchania koniem. W sensie takim, no, nie za bardzo reagującym na łydkę. No, musi po prostu się nauczyć tego, że no, łydka jest do ruszania, a nie że do wbijania jej łydek. No, ale ogólnie jest spoko. Taka po prostu spoko. Ja bym nawet powiedziała, że to jest taki dosłownie szkółkowy konik. Taki typowy rekreacyjny tuptuś. Ale boi się tutaj tej słoby tutaj, w tych stogach. Ale po prostu jak się przyzwyczai, to będzie spoko. Ale no, ogólnie ładniusia, fajna. Ale będzie trzeba jej dentystę zrobić, bo na tym pysku jest taka... No widzę, że po prostu przeszkadza jej. Jak tylko się kontakt złapie z nią, to już od razu tak... O, nawet... No. Ale teraz już sobie stępuje. No nie no, chodzi spoko, jest takim spoko koniem. Naprawdę jest fajny. Taka
no przyjemna do jazdy. Ja po prostu jestem przyzwyczajona do takich bardziej elektryków i ten. I ona tak po prostu po tej jeździe cały czas na takich żwawszych, to teraz tak inaczej mi jest. Ale nie. Jest fajna, naprawdę bardzo fajna. No ale dobra, to co, Zuzia jeszcze wstępuje z nią, postępuje sobie z 10 minut i wracamy. Potem jak będziemy ją rozsiodływać, to coś tam jeszcze pokażę. Myślelibyście... 33! No 33 też się tak ciężko mówi. Jakie wymyślilibyście zdrobnienie... Ale pięknie stoi. Zdrobnienie od jej imienia. Jak ona się nazywa? Cremona. Kremona się nazywa, przez C. Poczekaj, weź uważaj, żeby nie ten. No trzymam ją. Stój, dziki koniu. Zuzia ją tak wymęczyła. No, te dzikie galopy. No bardzo. Po pół kółka. Nie no, garnij się. Ej, ale i tak chyba wtedy... Nie no, w sumie jest dzisiaj ciepło, co? Ja no, jest ciepło. Nie no, tyle co tam. Ona wyschnie w słońcu, ona jest tak no. Ciepło. Grzeje. Jest bardzo ciepło, nie? Fajnie. Mhm, bardzo przyjemnie. I ściągamy wytok najpierw. Wodę. Zobaczcie, rzadko widuję ciepłynę w rozpuszczonych włosach. Ciekawe dlaczego. Bo muszę się uczesać. Paulina w wersji nieuczesana wygląda lepiej niż w wersji uczesana. Pokaż się, mała, nie musisz odkrywać. Ale ja ci ciasno ten gandar zapiłam. Trzeba go poluźnić. Dawaj ucho, nie masz ucho. O ja, tu jest już ucho, wyszło. Nie, poluźnia dziurkę jej. Dobra, ogólnie wieczorem jej. Ale wiecie co, ja jej jeszcze... Chodź. Dobra. No ale coś zaczynałaś mówić co wieczorem. Trzeba, nie wiem, nie pamiętam już. Ja mam może o MTG chciałaś powiedzieć. MTG właśnie, chciałam mi włożyć MTG, bo na MTG to jest na porozy grzywy, ale nie włoży jej teraz MTG, bo idzie na wybieg, a MTG nie można używać na słońcu, bo jej wypali prędzej. No dobra, to Kremisia poczeka, ja ci jeszcze go pytam, wyczyszczą moje wędzidło. No to dobra, na razie możesz chyba włożyć, ja ogarniam ten sprzęt sobie. Dobra. Odkładam. Okej. Okay. O, patrzcie! Candy i Kremona. O ja. Ale ładnie. No dobra, to ja wypuszczam. Po kolei Zuzia tam poszła otworzyć. Co tam, misia? Tak, tak, najpierw. Dala. O ja, mi się tu przahaczyło. Mi ciężko jest otworzyć to. Okej, okay, dobra, to hop, hop. Dawaj. I Kremuna z nią poszła teraz. Gwiazdor. To jest dzikus, nie? Well też. I teraz Candy. Steven to wypuszczę z dzieciakami. Wow, ale skok! Mika! Ale wy dziewczyny na wybieg, a nie... Ej, dobra, to ja jej tu zagonię. Wszystkie pobiegły. Kremona musi się z nimi dogadać. To są dziewczyny. Zuzia czeka. Ile tu ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To są wszystkie srebrne dziewczyny. Plus jeszcze Tośka. Co? To ja je wypuszczę na trawkę. Perełki. Mamuśki kochane. Ja nie mogę się doczekać źrebaczków. Naprawdę. Na te źrebaczki tak mega czekam. No jeszcze tak, one jeszcze takie w grupie stoją, nie? Ale spokojnie, zaraz się dogadam. A każdy był takim odrzutkiem, patrz. Candy była odrzutkiem, jak przyszła gwiazda. Dobra dziewczyny, uwaga! Do tyłu! Mika, nie szczekaj. Otwieramy. No dobra. Dawaj. Mika! Robimy. Kółeczko. I wszystkie. Hop! Pus. I lecą sobie do tyłu. No. Mika! W sensie Kremona. Jak sobie wyrykła. No. No i fajnie.
i sobie poszły. Na trawkę jest. No dobra. Ja tutaj w sumie tu nie zamykam. Ja wezmę tu, otworzę im, żeby miały dojście. O, tak zaczepię, że miały dojście do piciu. A teraz idziemy na ten mniejszy wybieg i wypuścić dzieciaki. Tak się wyprowadza maluszki. Dwa naraz. Bez problemu. Leciutko. Widać, co tu jest przewodnikiem. Uwaga. Hops, hops. O, ty wóź ham do swojej siostry, tak? To jest źrebaczkowo tutaj. Hop. To jest gwiazda. Twili to jest gwiazda, ona to lubi się pokazać, nie? Florek to jest taki, goguś. Nie da koty? No i sobie biegają tutaj dzieci. Okej, ale ja pozamykam boksy, żeby nie nadziało się tu. No te góry trzeba zamknąć. No dobra, no to co? Niech sobie latają i tyle. O dobra, ogólnie jedziemy na skrzynkę, na działkę. Jedziemy zobaczyć, ile Łukasz dzisiaj zrobił na budowie, bo dzisiaj pojechał sam. I to. Dobra, to jest się dobrze. O, jesteśmy na działce, przyjechaliśmy na działkę. Tu patrzcie, co już chłopacy zrobili. Dzisiaj Łukasz został, tylko przyjechał. Patrzcie, jak mega. Wow, jestem pod wrażeniem, jak oni to szybko robią w ogóle. Ja nie wiem, jak oni to ogarniają. Z tej strony to dach już jest położony. Chyba cały, z tego co mi się wydaje. No cały jest. Tam tylko przy kominie. Teraz przyjechałyśmy właśnie z Zuzią pomóc Łukaszowi przy kominie położyć to. Ale o, tutaj na tarasie już też jest wszystko położone. Jest wow, no naprawdę jest cudownie. Ja nie mogę to czekać. Tutaj usiąść sobie na taras po rajdzie, jak wrócimy z rajdu i odsapnąć. Patrz, jak mega ładnie. Ten taras jest ładny. Jaki wysoki, patrzcie. Taką, to jest do mnie normalnie wyższy niż ja. Cudo. No dobra, to ja im pomogę, bo oni tu już idą z blachą.